Marosiu. Siema, z tej strony Czachman, a wy oglądacie film, a w sumie pojadnik filmowy, jak mieć stałe 30 FPS-ów na nieobsługiwanych i obsługiwanych w zależności urządzeniach mobilnych w Fortnite. I w dzisiejszym materiale, jak sam tytuł pokazuje, nie wiem dlaczego to powtarzam drugi raz, pokażę wam, jak mieć stałe 30 FPS-ów. Musicie oglądać koniecznie pojadnik do końca, bo to są jakby... To jest rozbite na dwa cykle. Nic nie musicie pobierać, też nie musicie odinstalowywać Fortnite'a. Po prostu musicie mieć tego Fortnite'a. Jak chcecie odcinek, jak zainstalować Fortnite'a, to umówmy się, że musicie dobić do 180 subskrypcji na tym kanale. No i powiedzmy, że wtedy zrobię poradnik, jak zainstalować Fortnite'a na urządzenie mobilne. A teraz przechodzimy sobie do ustawień, bo tam jest pierwszy sposób, jak mieć na urządzeniu mobilnym Fortnite 30 stałych, powtarzam, stałych klatek. Na samym początku gry ogólnie będziecie mieli ustawione 20 klatek, co koniecznie musicie zmienić sobie na 30 klatek. I będziecie mieli tutaj ustawione sobie po lewej stronie na tym zielonym kresce 75% rozdzielczości 3D. Co to jest rozdzielczość 3D? Jest to ogólnie tekstury i jakieś po prostu, no nie wiem, skiny, po prostu jak to wygląda krajobraz i tak dalej, jak to się szybciej doczytuje, jak to wygląda i bla bla bla, bym mógł tak mówić cały czas. Ja polecam sobie ustawić tutaj sobie na 55%, jeśli macie słabszy telefon lub starszy, albo sobie ustawić na 65%, gdzie ja mam ustawiony telefon, ponieważ telefon mam od około miesiąca, a Fortnite'a dopiero wczoraj zainstalowałem. Więc to tylko wam mówię. Ja tutaj dam sobie, do powiedzmy, zastosuj. Tak samo miałem ustawienie, więc nie wiem w sumie dlaczego to zrobiłem. Nic tutaj więcej nie ruszamy, zapisujemy. No i musimy wejść sobie koniecznie na solo. Dajemy graj. Jak widzicie, nadal mam te 11, 10 FPS-ów, 15, 20, może trochę urosnąć. Ale pozwólcie, że sobie zaznaczę na przykład tutaj tą miejscówkę moją ulubioną. Proszę nie kampić tutaj, to jest na niej. No i oczekiwanie na graczy, 10 sekund zostało do jechania autobusem. No i tak sobie, jak widzicie, się pojawiają nasze. Teraz sobie skaczemy, powiedzmy. Lecimy sobie w to miejsce tutaj. W sumie w to powinienem wam zaznaczyć na mapie. To Boże, co to jest? Gdzie jestem na mapie? Po mojej lewej stronie gąsiasty gaje, czy jak to tam się nazywało. W każdym razie chodzi o tą drogę, która jest przed gąsiastym gajem. No i lecimy sobie tutaj na ten mościk taki, już możecie go widzieć, albo nie. Boże, to nie jest gąsiasty, to nie jest to dobre, w każdym razie wiecie, widzieliście na mapie, o co mi chodzi. Musicie po prostu znaleźć auto, jak to wam za pierwszym razem po prostu nie będzie działało. To możecie też oczywiście na jakimś innym miejscówce, ja sobie na tym miejscówce sobie akurat zrobiłem, to ja tylko mówię wam. Ale wy możecie sobie na innej i ten, i jak wam... To nie będzie działało za pierwszym razem, to się proszę nie zrażać mi tutaj. Tylko spróbować jeszcze raz. No i za drugim razem to już na spokojnie naprawdę powinno wam zadziałać. Szukamy sobie, załóżmy, ciężarówki jakieś. O,
O, jest cel, jest jakieś ciężarówka tutaj. Jest moja ta ulubiona, do której zawsze wsiadam, jak tutaj lecę. I sobie do niej wsiadamy. Sekundę, jeszcze musicie chwilę poczekać. Tutaj obok niej wylądowałem. Wsiadamy do niej, jedziemy przed siebie. Jedziemy chwilunie, naprawdę. Wysiadamy i patrzcie, nagle FPS-y mi urosły do 30 FPS-ów. Urosło to nagle do 30 FPS-ów. Sam w to powiem wam, że na sam początek nie mogłem uwierzyć, no i patrzcie, jakie to jest płynne. Oczywiście jak w ziemię popatrzymy, czy też na ten ogromny stacior, że tak to nazwę, to też mam 30 FPS-ów, ale teraz na przykład widziałem, że w innych pojemnikach się skarżyli ludzie, że jak się patrzą na drzewo, to mają 10 FPS-ów, czy nawet mniej. To patrzcie, patrzymy się na drzewo, mamy 24 FPS-y. Nieźle, co? No i jeszcze tak swoją drogą, ja bym tutaj chętnie się zabił, powiem wam szczerze. Czy ktoś by mógł mnie zabić? Kurczę, no chyba nikt nie jest chętny za killa. O Boże, Boże, dobra. Ja pokażę wam mniej więcej, jak tutaj się jeździ. Teraz patrzcie, wsiądziemy sobie do jakiejś innej ciężarówki, byle do czego. O dobra, jest ich koleś. I ta gierka naprawdę działa. To działa, naprawdę. Ja tutaj, to nie jest żaden skam ani nic. Czekaj, jakiś tu koleś idzie. Ja chętnie do niego podejdę. Tylko weź mnie, koleś, szybciej zabij. No szybko, zabij mnie, no zabij mnie. Serio. Dawaj. Dawaj. Gdzie ty jesteś, chłopie? Już bym go dwa razy zabił. Zabijaj. No nie mogę, jaki cel. Cel miś. Dobra, będę chyba musiał go tutaj zaatakować, żeby mnie zabił w końcu. No i w każdym razie dalej wygląda to tak, że mamy tutaj przyciski daj w gotowości, powiedz do lobby i takie inne. Chodzi mi głównie o przyciski w gotowości i powiedz do lobby. Jak dacie powiedz do lobby, to nie gwarantuję, że to będzie wam działało na każdej rundzie, ale jak dacie w gotowości, to gwarantuję, że to będzie działało już cały czas, póki nie wyjdziecie w ogóle tak z Fortnite'a po prostu. I jak dacie powrót do lobby, to jest być może się tak stać, że będziecie musieli to jeszcze raz zrobić, albo po prostu no albo po prostu będzie wam to zwyczajnie nie działało, więc ja teraz dam powrót do lobby. Pamiętajcie, jeszcze zostało jak na ten moment 11 subskrypcji, jeśli wbijecie 180 subskrypcji, oczywiście będzie pojemnik jak zainstalować Fortnite na obsługiwanych urządzeniach mobilnych, a ja się już będę z wami żegnał. Zostawcie subika, bo to was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. No i lajka, powiedzmy jakieś kilka lajków chociaż. No i co? Mam nadzieję, że wam pomogłem. Jak pomogłem, to zostaw tego lajka. Już drugi raz z rzędu to mówię, nie wiem dlaczego. No i cześć!